Ten minivan, który jest za mną, ma pojemność 40 uczniów. Bezpieczną, bo pewnie wejdzie więcej. Ten tuk-tuk z kolei po prawej stronie ma pojemność 25 uczniów. Bezpieczną, bo pewnie wejdzie więcej. Do mnie dyrektor szkoły i mówi, że ma pomysł, gdzie zbudować tą szkołę. Gdzie? Po środku pól ryżowych, tam gdzie jego rodzina ma kawałek pola i ryż sadzi. To tak brzmiało trochę nieprawdopodobnie, ale udało się dzięki tej zaangażowaniu różnych ludzi z różnych krajów, z Hiszpanii, z Polski zwłaszcza, zebrać tam pierwsze pieniądze. Pia, the director of ASEAN International English School. This area is less of English school for the children. And it is about 10 kilometers from the city. Our school is really important to the children around the countryside. As you can see that there are many villages around the school and there are thousands of children that has no chance to come to the other school that far away from the area, the countryside. Our school is donated by all the people around the world, especially from European countries, and of course Poland, and as well the big sponsor is the police soldier, the veterans. Taka szkoła niby niepozorna pośrodku niczego, ale jednak nosi imię polskich żołnierzy, weteranów UNTA, którzy tutaj mają charakter, są pojmowani tutaj jako bohaterowie w Kambodży, a to dlatego, że pomogli krajowi przywrócić stabilizację po takim paskudnym reżimie czerwonych Khmerów. W Polsce działa Stowarzyszenie Weteranów i Piotrek Oler, przewodniczący tego stowarzyszenia, poszukiwał jakiejś szkoły, z którą mogliby nawiązać współpracę ci wojskowi szkoły w Kambodży, no i padło na naszą szkołę. W ramach tej współpracy, dzięki pomocy i zbiórce zrobionej przez polskich weteranów, udało wybudować się dach nad naszą szkołą. No i szkoła działa po dziś dzień. Po dziś dzień współpracujemy z weteranami. Piotrek Oler po dziś dzień jest takim jednym z filarów, na których ta szkoła się trzyma. Now we have around 300 children in total from the afternoon class and evening class. The age are from 4 years old to 18 years old. W tych klasach tutaj odbywają się lekcje. Mamy tych klas już teraz 4, piąta jest komputerowa, powstaje szósta.
Te cztery klasy tutaj powstały jako pierwsze. Te klasy wybudowaliśmy praktycznie od zera. Pierwsze cegły robił Sofia z ojcem w domu z takich z betonu. To są takie pustaki betonowe, one są na samym dole. Cała konstrukcja jest żelbetonowa i kryta blaszanym dachem. Dookoła nie ma za wielu placówek oświatowych. Prawda jest trochę taka, że szkoły publiczne w Kambodży są beznadziejne i jedyne co mogą zagwarantować takiemu młodemu człowiekowi, który taką szkołę skończy, to jest bycie rolnikiem, czyli powielenie tego wzorcu rodziców, co jest ok, ale wiąże się niestety ze sporym ubóstwem. Czyli to, co jest tutaj na tą chwilę bardzo ważne, to jest rozszerzanie działalności tej szkoły. Oczywiście nie w nieskończoność, ale przynajmniej do takiego rozmiaru, żeby była w stanie zaspokoić zapotrzebowanie w tych najbliższych okolicznych wiosek. Jest to jedyne miejsce, gdzie te dzieci mogą nauczyć się na pewno języka angielskiego, co jest bardzo ważne. No wiecie, nie za wiele osób na świecie zna język khmerski. W Kambodży, po tych strasznych czasach reżimu czerwonych Khmerów, w ludziach, którzy często są niewykształceni, a nawet nie potrafią czytać czy pisać, jest jakieś takie poczucie odpowiedzialności za to, żeby wychować wykształcone kolejne pokolenie. Ci rodzice, którzy wychowali się w strasznej biedzie tutaj w tych wioskach, oni znakomicie zdają sobie sprawę z tego, z wartości wykształcenia. I te dzieci też, tutaj każdy, kto przyjedzie opracować na wolontariat, to spostrzeże bardzo szybko, że te dzieci także mają w sobie więcej chęci do nauki niż powiedzmy dzieci w Europie. A te dzieci są pierwszym pokoleniem, tak, które naprawdę może zdobyć wykształcenie w Kambodży. No, może, jeżeli będzie miało ku temu warunki, czyli takie szkoły też. I like being a teacher since I was a child. I like to watch, to look when the teachers teach me. That the way I want to help the kid how to speak English, how to write, how to speak. I love kids. Most of our teachers, they are from the public school. In the morning, they work in the public school, in the primary school. And afternoon and evening, they come to our school. We had to find a teacher because like we don't have enough like income to pay for the salary, because like one teacher at least we have to pay $150 per month. Hello, I'm Somali. I am 23 years old. I am a teacher at Asian International School. Studying is very, very important because when you don't get studying a lot, you don't study hard, you may be sad after. In the future, I want to be a teacher, but now I am getting. My dream is come true, so I want to help my student too. Okay, in the morning we just prepare something like to clean or to prepare the
the transport for picking up the children from the villages. For the children, we have to go to pick them around, start at 1:30 until 4, and then we start bring them home and get another children for the evening class. And the class will start from 5:30, 7:30. It's a little bit busy. Najważniejsza dla nas jest taka ciągła działalność na co dzień. Bardzo potrzebni są wolontariusze i co byśmy chcieli zrobić. To był kiedyś taki amerykański plakat, że wuj sam tam mówił w czasie wojny, Ameryka cię potrzebuje. No i my tak naprawdę faktycznie potrzebujemy ciebie tutaj w Kambodży i zawsze. Brakuje nam wolontariuszy, no i fajnie by było, żeby ci wolontariusze chętniej przyjeżdżali. No, najbardziej potrzebujemy wolontariuszy chętnych. To znaczy takich ludzi, którym się chce, którzy są świadomi tego, że jadąc w takie miejsce na wolontariat, decydują się spędzić swój czas, który mogliby spędzić w każdym innym przyjemnym miejscu na plaży, powiedzmy pośrodku pól ryżowych, pracując z ubogimi dziećmi z tych biednych wiosek nas otaczających. Poza tym, że wolontariusze fajnie, że byli chętni do pracy w takich warunkach, jakie oferujemy, no to żeby znali język angielski. Jeżeli mają jakieś problemy komunikacyjne z językiem angielskim, no mogą przyjechać i nam budować coś tutaj. Ale też z całą świadomością tego, że tutaj nie przyjeżdżają na wakacje, tylko po prostu dać coś od siebie, to po to się przyjeżdża na wolontariat. Pieniądze zawsze powinny iść za uczniem, czyli masz dwie opcje pomocy szkole. Możesz zaadoptować ucznia, którego edukacją będziesz opłacać, no im dłużej tym lepiej, ale bezpośrednio edukację tego ucznia, lub zaadoptować nauczyciela i wtedy cała klasa dzieciaków ma możliwość uczenia się, prawda? Także to jest może nawet skuteczniejsza metoda. Give the best regards, Su Sang Su, everybody who know our school and who has supported our school, as well to all the volunteers who had come to share the experience in our school. So they are our great honor to know all of you from Europe and as well from Poland. So thank you very much. Okun chan. Thank you very much. High five. Yes. High five. Yes.